Witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kuźniar. Jestem autorem i twórcą platformy chmury obliczeniowej Octawave. Od blisko 12 lat zajmuję się infrastrukturą, oprogramowaniem i rzeczami z tym powiązanymi. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć parę słów tak naprawdę, dlaczego chmura obliczeniowa jest rewolucją i dlaczego wszyscy powinniśmy się tym zainteresować. Między innymi również rozwiązania bazujące na aplikacjach mobilnych. Jak firmy myślały do czasu chmur? Kiedyś było tak, ktoś miał pomysł. Ten pomysł ktoś oprogramowywał, ktoś kupował elementy peceta, z tego peceta próbował zrobić komputer, serwer właściwie. Ten serwer stawiał pod biurkiem, potem za biurkiem stały dwa pecety, trzy pecety. Te trzy pecety później były przenoszone do pomieszczenia, takiego jakiegoś pokoju, tam się pojawiał klimatyzator, potem dwa klimatyzatory, z tego się robiła serwerownia, potem ktoś przenosił do centrum danych. Tylko po co? To były puste pudełka. W momencie, kiedy nasze oprogramowanie zaczynało działać, najczęściej nie utylizowało zasobów tych komputerów, najczęściej musieliśmy te pudełka co chwilę dokładać, musieliśmy je wymieniać, musieliśmy o nie dbać, musieliśmy coś z nimi robić, prowadzić support tych pudełek. Tak naprawdę, nie wiem, czy wiecie, bardzo dużo polskich firm dzisiaj rozpoznawanych zarówno na rynku hostingowym, jak i portali i innych dużych przedsiębiorstw właśnie w ten sposób zaczynało. Wszyscy stawiali puste pudełka pod biurkami. Jak myśli się dzisiaj? Dzisiaj mamy infrastrukturę na zewnątrz. Co to oznacza? To oznacza, że my nie kupujemy pecetów, nie kupujemy serwerów, nie kupujemy urządzeń, kupujemy zasoby, które nam są potrzebne do realizacji naszego pomysłu. Bo tak naprawdę mamy kawałek oprogramowania, mamy pomysł, mamy ideę. Tą ideę chcemy zrealizować jak najtańszym kosztem, jak najmniejszym kosztem. Przecież te pieniążki, które my mamy, nie są nieograniczone. Chcemy je przeznaczyć na marketing, na sprzedaż, na wiele innych rzeczy i najmniej chcemy inwestować w infrastrukturę. I teraz tak, skoro tak, to wyobraźmy sobie najbanalniejszy przykład. Mamy pomysł na świetną aplikację. Ta aplikacja musi obsłużyć Open Air Festival. W ciągu kilku godzin na nasz serwis czy z naszej aplikacji skorzystać musi kilkaset tysięcy użytkowników. Jak możemy to obsłużyć? No, możemy pójść do sklepu, kupić 500 serwerów. Możemy pójść do operatora hostingowego, powiedzieć mu, chcemy 500 serwerów albo 1000 serwerów. Najczęściej wszyscy popukają się w głowę, powiedzą, no dobrze, damy ci 50 za 2 tygodnie. Tak? I to jak podpiszesz z nami umowę na rok, na 2 lata, będziemy za to płacić miesiąc w miesiąc bez możliwości zrezygnowania z tej infrastruktury. Czy nie prościej by było, gdybyśmy mogli tą moc obliczeniową, czyli zasoby potrzebne do uruchomienia naszej aplikacji, do obsłużenia tych wszystkich ruchów, wydzierżawić na przykład na godzinę, na dwie, na pięć, na tyle, ile jest rzeczywiście potrzebne. Czy nie lepiej by było zapłacić tylko za ten właśnie czas, kiedy nasza aplikacja potrzebuje obsłużyć więcej użytkowników? Czy nie fajniej by było, gdyby po tym czasie ta nasza infrastruktura skurczyła się do tak małego elementu, który wystarcza nam na co dzień? Czy da się to zrobić w normalnej infrastrukturze? Otóż nie da się. To jest jedną z najważniejszych cech chmury obliczeniowej. Dzięki chmurze w ciągu kilkunastu minut jesteśmy w stanie uruchomić tyle instancji serwerowych, które są potrzebne, żeby naszą usługę uruchomić. Chciałbym się na chwilę jeszcze zatrzymać w tym slajdzie. Gwarancja zasobów na żądanie i gwarancja skalowalności. Czy to jest tak, że jeśli ja uruchomię jakieś oprogramowanie mojej aplikacji mobilnej w chmurze właśnie, czy ja mogę oczekiwać, że ono będzie rosło razem ze mną, bez mojego udziału? Czy ja mogę wierzyć w to, że infrastruktura samodzielnie urośnie, tak, dodając mocy obliczeniowej, procesorów, pamięci, bez mojego udziału? Ja nie chcę myśleć o tym, żeby dodawać procesory. No i cóż, wszyscy chcemy bezpieczeństwa. Mamy dane, zbieramy te dane przez nasze aplikacje na telefonie, te dane przetwarzamy w jakiś sposób, prawda? Zapisujemy je gdzieś w jakimś systemie plików, nie plików, Bóg wie gdzie. Te dane muszą być bezpieczne, to są dane naszych klientów, zdjęcia, filmy, nie wiadomo co. Jak zapewnić, że tych danych nie stracimy? Jak zapewnić, jak uchronić się przed tym, że nie padną dyski, że backup, który robimy, jest rzeczywiście aktualny? W chmurze ten problem nie istnieje, w chmurze te dane są replikowane między wieloma miejscami. Jesteście po prostu bezpieczni. I fakt, to naprawdę działa i
modelu mobilnym są tak naprawdę cztery powody, dla którego powinniście od razu na samym początku rozważyć chociażby możliwość skorzystania z chmury. Między innymi potrzebujecie mocy obliczeniowej. No macie aplikację na telefonie. Ta aplikacja, nie wiem, przetwarza zdjęcia. Coś innego przetwarza. I tak naprawdę przetwarza dane, które lokalizujecie na pewno nie na końcówce mobilnej, prawda? Znaczy telefon ma ograniczoną, czy urządzenie mobilne ma ograniczoną pamięć, ograniczone zasoby. Chcecie to zapisać gdzieś. Zapisujecie to na serwerach, zapisujecie w chmurze i chmura, korzystając z zasobów tego storage'u, jest w stanie te dane przetwarzać. Przetwarzać w bardzo efektywny sposób. Dane raz zapisane są bezpieczne i to, co ważniejsze dla was, to wszystko jest bardzo oszczędne. Teraz przez kilka kolejnych slajdów chciałbym powiedzieć o kwestiach technicznych trochę bardziej. Być może one lepiej naświetlą tak naprawdę, czym jest chmura w naszym wykonaniu. Otóż Octave Cloud Instances tak naprawdę jest to serwer. Z waszego punktu widzenia jest to serwer. Ma procesory, ma pamięć, ma system operacyjny. Można na nim zainstalować dowolną aplikację, dowolne oprogramowanie, które będzie przetwarzało nasze dane. Co ważne, liczba tych procesorów, liczba tej pamięci nie jest na stałe przypisana do tej naszej wirtualnej instancji, do tego OCI. Ona się może zmieniać w czasie. Co dzięki temu potrafi OCI? Oczywiście jest wydajne. Jest tak samo wydajne jak każdy dedykowany serwer. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jest elastyczne i w pełni kontrolowane. Czyli dzisiaj rano ona kosztuje mnie 5 groszy, a jutro rano kosztuje mnie 15 groszy, dlatego że mam po prostu większy ruch. Skoro już mamy moc obliczeniową, potrafimy przetwarzać dane, to teraz byśmy te dane chcieli gdzieś zapisać. Fajnie jest zapisywać dane w bazach danych, prawda, albo w systemach plikowych. Tylko najczęściej mamy zawsze problem z ustrukturalizowaniem danych. Prosty przykład. Zapisujemy obrazek, zwykły JPEG na pulpicie naszego komputera czy w jakimś tam folderze. Znamy tylko jego nazwę i rozszerzenie, nic więcej. Dopiero jak otworzymy ten plik, widzimy więcej informacji. Możemy spojrzeć w EXIF-a, możemy zobaczyć, jakie ma parametry, powiedzmy, wykonania zdjęcia. Teraz, jeśli pomyślimy o obiektowym systemie przechowywania plików, to wyobraźmy sobie, że w takim systemie zapisujemy czystą informację. Możemy zapisać plik, czy właściwie zawartość tego pliku i opatrzyć go metatagami, czyli opatrzyć go informacjami, które służą wyszukiwarce. Tak naprawdę w obiektowym systemie plików zapisujemy konkretną informację, nie będącą plikiem, będącą po prostu jednostką informacyjną. Jak może działać wyszukiwarka zdjęć w tym przypadku? No może wyszukać wszystkie zdjęcia zrobione na przykład wtedy i wtedy, ale może wyszukać również wszystkie zdjęcia zrobione na przykład z czułością aparatu 400. W bardzo prosty sposób, nie otwierając tych plików. Po prostu każdy obiekt posiada szereg parametrów, które możemy w ten sposób zapisać. Co ważne, te parametry tworzymy w locie, dynamiczne. To nie jest struktura taka jak w bazie danych, kiedy musimy mieć kolumny. W każdym momencie możemy zapisać dowolną strukturę danych i bardzo szybko się do niej dostać. Zwykły URL. Zaczyna się od nazwy domenowej, slash, później jakaś tam, jakiś katalog, jakiś plik. To jest pewnego rodzaju adres, który definiuje w drzewie lokalizację obiektu. Bardzo podobnie zarządza się systemami obiektowymi i w bardzo podobny sposób się do nich odwołuje, wykorzystując właśnie API, czyli to coś, czego wasza aplikacja potrzebuje. Wasza aplikacja nie będzie rozmawiała ze storage'em poprzez FTP-a, nie będzie z nim rozmawiała poprzez, nie wiem, Sambę, przez CIFS-a, przez cokolwiek innego. Będzie rozmawiała przez API. Zwykłe API, które bazuje na HTTP metodami PUT i GET, pozwala wybrać i zapisać dane. Mamy już moc obliczeniową, mamy storage i teraz chcielibyśmy, żeby to wszystko razem spiąć do kupy i w ogóle o tym zapomnieć. Więc jakby cechą Octave jest coś, co się nazywa autoscaler. Jest to mechanizm, który za nas na bieżąco obserwuje obciążenie każdej instancji przetwarzającej dane i reaguje, modyfikując jej parametry. Czyli jeśli nasza instancja przetwarza dużo danych, ma mocno obciążone procesory, ma mocno zajętą pamięć operacyjną, to co się stanie? Bez restartu, bez naszej ingerencji, w systemie tej OCI pojawi się kolejny procesor, pojawi się kolejny gigabajt pamięci operacyjnej i tak do skutku. Do momentu, kiedy obciążenie będzie na tyle
nieduże, że nasza aplikacja mobilna korzystająca z przetwarzania w chmurze zacznie działać płynnie. Co się stanie, jeśli to nie wystarczy? No autoscaler sklonuje naszą instancję. Zamiast jednej instancji serwerowej będziemy mieć 2, 3, 5, 8, 50. Jak to się skończy? No tak, że na koniec dnia, kiedy ten nasz ruch spadnie, kiedy ta nasza aplikacja mobilna przestanie być tak intensywnie wykorzystywana, z tych 50 instancji zrobi się jedna, a z tej jednej zrobi się taka malutka, która ma jeden procesor i gigabajt pamięci. I wszystko stanie się bez naszego udziału, zupełnie. No dobrze, nasze usługi się skalują, przetwarzają dane, zapisują je w systemach jakichś przechowywania danych. No ale teraz jak z tym wszystkim rozmawiać? Przecież nie będziemy siedzieć przed interfejsem webowym i czegoś tam wyklikiwać. No oczywiście możemy, ale po co? To nie prościej jest za pomocą API, zbudowanego zresztą w oparciu o XML SOAP i o RESTful'a, skomunikować nasz system zarządzania infrastrukturą mobilną naszą właśnie z chmurą, po to, żeby wspomóc pewne czynności. Czyli na przykład wiemy, że w poniedziałek rano coś się wydarzy, ale nie chcemy czekać, aż autoscaler zadziała. A więc jakby oprogramowujemy naszą aplikację, czy nasz panel kontrolny naszego systemu mobilnego w taki sposób, aby połączył się z chmurą i wykonał pewną operację. Na przykład sklonował nam ileś instancji. Dowolna konfiguracja parametrów. To jest tak, autoscaler zrobi pewną pracę za nas. Ale na początku my chcemy jednak wziąć w tym udział, determinując chociażby minimalne założenia. Czyli chcemy powiedzieć, że no ten dysk jednak ileś tam przestrzeni dyskowej potrzebuje, ten obiektowy system plików jakieś tam kontenery potrzebuje. Potrzebujemy nadać uprawnienia. Być może potrzebujemy stworzyć segmentację. Z przodu mamy serwery webowe, z tyłu gdzieś tam może jakieś bazę danych, może coś innego. Chcemy, żeby to było bezpieczne, prawda? Więc w chmurze, a przynajmniej w naszej chmurze, z dużą łatwością segmentujemy naszą sieć, izolując ją niejako fizycznie pomiędzy sobą. Czyli tak jakbyśmy postawili dwa serwery tutaj, dwa serwery tam, a pośrodku firewall. To, co jest ciekawe, to jest samo raportowanie chmury co do statusu naszych usług. Chmura posiada kilkadziesiąt czujek rozsianych po całym świecie. Te czujki odpowiadają za monitoring naszych usług, czyli jeśli nasza instancja działa w tej chmurze i jeśli działa poprawnie, to monitoring rejestruje ten status ciągle. W momencie, kiedy coś się wydarzy, poinformuje nas o tym, że mamy problem z infrastrukturą. I oczywiście dostęp, to jest ważne, do tych instancji, które stworzyliśmy, chcemy się dostać. Nie wiem, zalogować po SSH, zdalnym pulpitem, czymś tam, chcemy widzieć, że to jest nasz serwer rzeczywiście. I oczywiście, to jest, tak jak powiedziałem na początku, odpowiednik normalnego serwera. Możemy się tam zalogować, możemy sprawdzić, jak on funkcjonuje. Jeśli tworzycie swoje rozwiązania, to na pewno korzystacie z różnego rodzaju frameworków, albo przynajmniej programiści, którzy tworzą wasze rozwiązania. Po co tracić czas na przygotowywanie swoich własnych rozwiązań? Dlaczego nie uruchomić naszej aplikacji przetwarzającej dane naszych klientów już w gotowym środowisku? Dlaczego jednym kliknięciem nie można uruchomić środowiska uruchomieniowego, na przykład Ruby on Rails? Dlaczego nie możemy Pythona uruchomić? Możemy. Właściwie nie musimy uruchamiać instancji serwerowej, uruchommy po prostu Rabiego i wgrajmy tam naszą własną aplikację. A cała reszta infrastruktury zadba o to, żeby ta nasza aplikacja w Rabi działała tak, jak chcemy. Jednym z najciekawszych elementów OctaWave jest system przechowywania danych. Znaczy, wiecie na pewno, że dane zapisuje się na dyskach. Czasami te dyski, z tych dysków buduje się macierze. Czasami te macierze są małe, duże, różne. Ale to nadal są macierze. To jest technologia wynaleziona kilkadziesiąt lat temu. My podeszliśmy do tego trochę inaczej i dlatego development OctaWave trwał blisko 2,5 roku. Wymyśliliśmy swoje własne rozwiązanie, gdzie nie ma dysków. System storage'owy OctaWave dla warstwy tier 2 i tier 3, czyli takich szybkich systemów przetwarzania danych, nie posiada dysków w ogóle. Dane zapisywane są w storage nodach wyposażonych, no, nie mogę niestety powiedzieć w jakie komponenty, ale to jest jakby element wniosku patentowego w tym momencie, a i
odpowiadają za przechowywanie tych danych, replikację danych i przetwarzanie tych danych. To jest absolutnie unikalna infrastruktura, skalowalna praktycznie liniowo. Nie wiem, czy wiecie, jeden dysk jest w stanie wykonać 150 operacji na sekundę. To jest szybki dysk, taki zwykły, SAS, powiedzmy, czy Fiber Channel, czy SATA. 120, 150, no 150 to jest bardzo dużo już. Tier 3, czyli najwyższy poziom storage'u w Octawave, jest w stanie wykonać 1 000 000 operacji na sekundę. To jest 6666 dysków, coś koło tego. Wyobrażacie sobie macierz dyskową z 6000 dysków? Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem i podejrzewam, że to kosztuje jakieś 6 000 000 dolarów, tak na oko. I właściwie to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Chciałem wam pokazać pomysł, jak inaczej pomyśleć o uruchomieniu infrastruktury mobilnej, tej, która będzie przetwarzała dane wasze i waszych klientów. Dziękuję bardzo.